dawał sobie jest... prawo do ocen moralnych, a teraz wyszło, że jest skorumpowany. Prosta sprawa. I tu się całkowicie zgadzam z Dominiką Wielowiejską. Z czego to wyszło, drodzy byli koledzy stanowni? Z czego to wyszło? Czy już jest wyrok? Proszę, ja się z nim zapoznam. Proszę mi go przekazać. Bardzo chętnie go przeczytam. Nie chcę, podkreślam, nie chcę zajmować stanowiska winny czy niewinny, bo nie mam o tym pojęcia, tak jak wy nie macie o tym pojęcia. Dominika zwraca uwagę na obecność kamery, natomiast oczywiście. No i przypomnę, jakim był Józef Pinior. Gdyby państwo nie pamiętali, to ten człowiek, który amerykańskiego prokuratora, który miał 27 lat, ze swojej kryształowej biografii tuż przed stanem wojennym był przed SB narażając wiele osób należących do Solidarności 80 milionów złotych. Za podziemie był skazany na 4 lata, dziś miał się rzekomo opłacić na kilkadziesiąt tysięcy. Masowo Dominika stawia wątpliwości można im mieć. Ja, tak jak powiedziałem, nie będę na ten temat się wypowiadał. Natomiast co innego mnie zirytowało w tej sprawie. Obecność kamery wiadomości, bo to znowu taka metoda, która kojarzy się który miał być tylko taki pomocnik panią Bidą, na przykład, jak jego szef powiedział, która kojarzy się nawet nie mam z dawnymi czasami, kiedy prokuratora, żeby wychodzi, wydawał wyrok na konferencji prasowej. I rezultat no i teraz taki, że on prowadził tę sprawę i dzięki niemu w ogóle była ta sprawa. Wydał. I wiemy, jak to ISAS Group była operowali. We wszystkich gazetach na czołówce, w fakcie także wielka miłość prezesa TVP Jacka Kurskiego z dziennikarką Joanną Kurzmer-Dziewkę. Posadzi już, nie ukrywają, ma 97 lat, dalej żyje, jest na takim bardzo mały, także inny temat, oprócz tego, że działa. Taki przewodnik po reformie edukacyjnej Jan Zalecki w jednym krokach co najważniejszego się zmieni. Na trzeciej stronie znajdą państwo także ciekawy tekst dotyczący Ministra Obrony Narodowej. Nie wiemy i nie dowiemy się, skąd Macierewicz Antoni wziął swoje relacje o tym, że Rosjanie za pośrednictwem Egiptu za jednego dolara odkupili od Francji te mistrale, które Francja nie mogła im legalnie oficjalnie sprzedać, ponieważ były objęte embargiem. Znaczy chodziło o no, po prostu nałożone na Rosję po ataku na jeden taki moment, gdzie uprzejmie wyjaśniam, że informacje dotyczące transakcji między Egiptem a Federacją Rosyjską pochodziły z niejawnych źródeł. Tak MON odpowiedział posłom opozycji pytającym o tajemniczą transakcję. Jakąś miarę i wystarczy. Tak w ciągu miesiąca pewne źródło, bardzo dobre źródło zamieniło się w tajne, czy niejawne źródło. W taki sposób utajnić można wszystko. Ja bym chciał nadal usłyszeć, ale to, że jak to się stało, że minister Antoni Macierewicz pędził na złamanie kargo 10 kwietnia 2010 roku. Zakończenie. To jest, ważne. Wielkiej tragedii. Bo to pokazuje, po to, żeby przejąć tajne archiwa operacyjne pokazały, służb bardzo wywiadowczych wyraźnie, że jest nie do przyjęcia i wyniósł wytłumaczenie każdego z tych oskarżonych. Jak to się stało, że raport likwidacji w USA był przetłumaczony tylko na jeden język obcy. Rosyjski. I jest, powiedzmy, w amerykańskim. Jak to się stało i dlaczego jedną z pierwszych decyzji ministra obrony narodowej było wstrzymanie przetargu na program PiS w obronie przeciwpowietrznej polskiej, słaba, najsłabszym punktem naszej obrony w ogóle. Pytań jest całe mnóstwo. O mistrale za dolara też chętnie bym zapytał, ale to w sumie w tym wszystkim chyba do Plotkina. O co warto było ministra Antoniego Macierewicza zapytać. To dzisiejszy fakt, tam także dwójka ocalonych z katastrofy lotniczej na Kolumbii. Zawsze są dotrzymane, że to działa, ale w jakimś sensie też. Drużyna piłkarska z Brazylii wielka. Tragedia. Odkładam moje fakty po to, by zerknąć do Rzeczpospolitej, która informuje, że płatne telewizje przenoszą się do sieci. Amerykański operator AT&T rusza z internetowymi pakietami kanałów Direct TV. Analitycy twierdzą, że to początek końca telewizji satelitarnej. Ja myślę, że ten początek końca to już jakiś czas temu nastąpił. Jeśli każdy, choćby my, transmitując ten przegląd prasy za pomocą jednego prostego urządzenia telefonu do internetu, każdy może sobie zrobić własną telewizję. Bez ponoszenia kosztów albo wnosząc bardzo niewielkie koszty i tylko od państwa inwencji, kreatywności i szaleństwa. Zależy, kto będzie was oglądał, na jaką skalę i ile na tym zarobić. Ale jednak gdzieś tam odwołują się do pewnej atmosfery i pewnej obszernie się nad tym zastanawia. Zachęcam państwa do lektury. Chciałbym zachęcić państwa także do sięgnięcia po Gazetę Polską.
to jest bardzo niepokojące. Specjalnie jak się słyszy ludzi, którzy mówią o rzeczy, które jakby w ogóle nie mieli pojęcia o historii, albo to jest zawsze. I dlatego mi się wydaje, że wszystkie procesy i zdanie były ważne. Otóż pozwolę sobie przeczytać Państwu, kto nie wierzy, każdy to świadek, teraz może który wychodził i mówił to, co przeżył, każdy dokument, który kilka dni temu na stronie internetowej kodu24.pl, to jest widzenia kodu, to jest pewna, ukazał się tekst szkalujący żołnierzy wyklętych. Autorka artykułu nazwała członków antykomunistycznego podziemia pisowskimi bohaterami. Ale, czyli według to jest Gazety Polskiej Codziennie określenie pisowscy bohaterowie uważam, to jest określenie obraźliwe. Mamy szansę z tym walczyć, to musimy... Coś się chyba wymknęło spod kontroli, panie prezesie. Wiem, że pan śpi historię, pełną historię, ale trzeba tam porządki zrobić. Tak jak wszyscy wiedzą, pisowscy bohaterowie, historia nie jest nie tylko historia. To jest tak jak Orwell, jak powiedział, ten, który kontroluje teraźniejszość, kontroluje przeszłość, Zapytam jeszcze jedną rzecz. Nielimitowana rehabilitacja poza konieczności oraz kompleksowa opieka lekarska. Takie właśnie świadczenia rząd zagwarantuje dzieciom urodzonym po ciążach, dziś często kończących się legalną aborcją. Nie notują takiego sukcesu, to tekst Klary Klinger. W środku także Michał Potocki o tym, jak Rosjanie naciskają na Białoruś. To są partie, które w Moskwie nie podoba się odwilż w relacjach z państwami Zachodu na Białorusi. Praca temat budowy rosyjskiej bazy wojskowej na Białorusi, czyli Władimir Władimirowicz Pacy. Uważajcie, koledzy, takie bardzo niepokojące was z Ukrainy. Tygodnik Wojny, Polityka i Tygodnik Powszechny. W Tygodniku Powszechnym, czy Kościołowi grozi schizma, wywiad z papieżem Franciszkiem i Szymon Hołownia w środku, także o krytykach pontyfikatu Marcina Piotrkowskiego. Młody papież stawiał bardzo kontrowersyjnie. Dlatego, że Trump wygrał, że powiedzmy, że takie zjawiska są. Zawsze na marginesie te zjawiska są. Ale myślę, że to, co pan mówił, jest ciekawe, że w Niemczech tak, są takie ruchy, ale to dotychczas przynajmniej odpukać były na marginesie. Jedno z wielu elektronów zrobił sobie bardzo dużo zdjęcia, które zostało napisane, które skończyło jego karierę polityczną. Jednak w Niemczech tabu na takich rzeczy jest o wiele mocniejszy niż wielu z organizacjami pozarządowymi. Zaledwie 15% finansowania tych organizacji pochodzi z budżetu państwa. No warto tak, o tym pamiętać. To dzisiejsza polityka. Zachęcam państwa do lektury gazet, tygodników. Piąta 59, 5 sekund, najwyższy czas na informacje w radiu TOK FM. Łatwiej przejść na coś, co jest takie miękkie wersje tego. Dziękuję bardzo. Andrew Nagorski, dziennikarz, pisarz, autor książki Łowcy Nazistów. Na tym kończymy. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia. Auto promocja. Polskie Radio 24. Światowa szachownica, czyli rozmowy o geopolityce. Dokąd zmierza świat, polityki, jak to będzie miało wpływ na nasze życie. Każdą środę tu o 21:30. Kalumnie, a czasem zapraszam. Jawne kpiny z wyborców, z podatników, z obywateli. Spróbujmy z tego wycisnąć esencję. Prawda jest ważna. Proszę państwa, żarty na bok. A teraz na poważnie. Program Mikołaja Lizuta. Od poniedziałku do piątku. I tak po 12:00. Zapraszam. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Nie żyje dwóch górników, sześciu ciągle jest poszukiwanych. W kopalni Rudna w Polkowicach trwa akcja ratunkowa. Pierwsze radio informacyjne. Powiemy też o drugim dniu wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Szczecin. A także o polskim wzroście gospodarczym w trzecim kwartale. Informacje TOK FM. Marta Beruć-Burzyńska i Katarzyna Okulińska. Zapraszam. Sześciu górników nadal jest poszukiwanych w należącej do KGHM kopalni Rudna w Polkowicach, gdzie wczoraj wieczorem doszło do silnego wstrząsu. W rezultacie wstrząsu dwóch górników poniosło śmierć. Jak powiedziała rzeczniczka KGHM Polska Miedź Jolanta Piątek, nadal trwa akcja ratunkowa.
poszukiwaniach bierze udział 9 zastępów ratowniczych, których skład wchodzi 45 osób. Tuż po wstrząsie informowano, że podziemie jest uwięzione 16 górników. Później, że 10 po północy rzeczniczka poinformowała o śmierci jednego z górników i ewakuacji ze strefy zagrożenia na powierzchnię 8 osób. Poszkodowani trafili do szpitali, między innymi do Głogowa. Ratownicy czytali wówczas w kopalnianych wyrobiskach 7 górników. Po godzinie 2 przedstawiciele władz KGHM podały, że podziemie znaleziono ciało kolejnego górnika oraz że trwają poszukiwania 6 osób. Poinformowano, że z poszukiwanymi nie ma kontaktu. Władze KGHM podały również, że wstrząs w kopalni Rudna był bardzo silny i spowodował duże zniszczenia. Epicentrum wstrząsu znajdowało się na głębokości 1500 metrów, a jego magnituda wyniosła około 3,4 stopnia. Jak podaje KGHM, kopalnia Rudna jest największą kopalnią miedzi w Europie i jedną z największych głębinowych kopalni tej rudy na świecie. Zasoby tej kopalni to 432 miliony ton rudy miedzi. Wydobycie prowadzone jest tam od 1974 roku, a średnia produkcja w kopalni Rudna wynosi 12 ton rudy rocznie. Eksploatacja złoża prowadzona jest w trzech regionach wydobywczych. Współpraca gospodarcza będzie głównym tematem drugiego dnia wizyty prezydenta w Szwecji. Wczoraj Andrzej Duda wraz z żoną przyleciał do Szwecji i wieczorem spotkał się z kolonią, której dziękował za wspieranie polskiej kultury. Drugi dzień wizyty prezydenta w Szwecji rozpocznie się od udziału w forum gospodarczym. Andrzej Duda będzie chciał pomóc w promocji polskich przedsiębiorstw. Pan prezydent będzie zawitał na rzecz wolności, które prowadził w startupy. Młody polski własny przedsiębiorców powiedziała się jednak zdecydowana większość holenderskich parlamentarzystów. Duże forum, innowacyjności w gospodarce i myśli technicznej, takie, które powoduje rozwój naukowy, radio biznesowy, określa prezydencki minister do spraw zagranicznych Krzysztof Szczep. W miejscowości Pistarka w Sztokholmie Andrzej Duda odwiedził w centrum Ericssona, jedną z najbardziej znanych na świecie szwedzkich firm zajmujących się telekomunikacją. W południu Andrzej Duda oraz polska pierwsza dama mają spotkać się ze szwedzką rodziną królewską. Polską parę prezydencką podejmie nie tylko król Karol Gustaw. Na spotkaniu będą obecni także następcy szwedzkiego kraju. Zakładamy, że nastąpiło tutaj istotne pogłębienie tego spadku. Jednocześnie liczymy na to, że nieznacznie, ale jednak przyspieszyła konsumpcja gospodarstw domowych. Tutaj poprawa na rynku pracy, jak również program 500+, to powinien wesprzeć konsumpcję. Monika Kurdek dodała, że inwestycje ograniczają zarówno firmy, jak i instytucje publiczne. Z jednej strony mamy samorządy, gdzie ta dynamika i tempo inwestowania istotnie spadło, jest to spadek dwucyfrowy i oczywiście jest to powodowane tym, że środki unijne nie zostały jeszcze uruchomione, ale z drugiej strony również niepewność samorządów dotyczących chociażby reformy edukacji, która na nie spadnie, powoduje, że ich samorządy wstrzymują się z inwestycjami. Kinda Gus, poznamy o godzinie 10. Madryckie Muzeum Grado zaprasza na pierwszą w historii monograficzną wystawę rzeźby mistrza Mateo. Średniowieczny artysta był autorem m.in. portyku chwały w katedrze Santiago de Compostela, gdzie mają spoczywać grobu świętego Jakuba, większego apostoła. Portyk jest uważany za jeden z najpiękniejszych dzieł sztuki romańskiej w Hiszpanii. Madryckie Muzeum prezentuje 14 rzeźb mistrza Mateo. Wystawę w katedrze Santiago de Compostela zmieści jego kamiennego chóru i portyku chwały. Niektóre z prezentowanych posągów ocalały z przebudowy w XVIII wieku fasady świątyni z romańskiej na barokową. Rzeźby przedstawiają m.in. królów Dawida i Salomona i proroka Abrahama. Niewiele wiadomo o mistrzu Mateo. Historycy sztuki uważają, że pochodził z Santiago, ale sztuki rzeźbiarskiej uczył się w innych krajach. O jego talencie mówił podczas spotkania z dziennikarzami komisarz wystawy Ramon Iskierdo Cairo. Mistrz Mateo był w stanie łączyć wszystkie istnienia stopniowe style, a sztuki romańskie to elementy gotyckie, nadając rzeźbom niestety naturalność. Na początku XII wieku Portek zamówił król Leonu Ferdynand II. Prace nad jego powstaniem trwały 20 lat. Wystawę można oglądać do 26 marca z Barcelony. Dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Dziś w kraju zachmurzenie duże, czasami opady śniegu od północy kraju.
krajem przechodzące w deszcz ze śniegiem. Na północnym wschodzie możliwy marznący deszcz, powodujący gołoleć. Temperatura dziś od 1 stopnia na przeważającym obszarze do 6 na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Tematów, o których mówimy. Pytanie. Słowem wszystko. Skąd powziął informację Antoni Macierewicz o mistralach? Z głowy, z Trzewi, z Jaźni, napisał pan Artur do nas. Media Expert, środa, niskich cen, markowe smartfony i tablety już od 299 zł. Z Polski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i były dyrektor Wojskowej Akademii Technicznej. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. A już teraz Państwa i moim gościem jest dr Artur Bartoszewicz, Koła Główna Handlowa. Dzień dobry, dziękuję, witam serdecznie. Czy emeryci będą mogli sobie cały czas swobodnie i lekko dorabiać na swoje niskie przyszłe emerytury? No wszystko zależy od tego, jak ostatecznie ustali się wymiana jakichś takich wewnętrznych ciosów i próba sił w partii rządzącej, która jak chyba już nie pierwszy raz wypuszcza pewną propozycję i testuje Rzeczpospolitej wczorajszeństwo, dokładnie testuje społeczeństwo, na ile byłoby zainteresowane. Jak widać ze strony Ministerstwa Pracy, Polityki Społecznej i Rodziny, Rodziny Polityki Społecznej, jest to pewna koncepcja, która ma dać prawo do dorabiania, o ile ta wartość dorabiania będzie do 70% średniej płacy, a wszystko powyżej już będzie odbierało przynajmniej część emerytury, a powyżej 130% tej średniej nastąpi w ogóle odebranie praw emerytalnych. To było bardzo ciekawe. Zwolennikiem tego rozwiązania jest wicepremier Mateusz Morawiecki. I to jest przynajmniej w tym obszarze zaskakujące w kontekście tego, co się dzieje na rynku pracy i tego, że na rynku pracy pracowników brakuje i będzie brakowało coraz więcej. W najbliższych latach zabraknie nam dodatkowo około 2 milionów ludzi, którzy w cudzysłowie znikną z rynku pracy, albo pójdą na emeryturę, albo w wyniku zwykłych, naturalnych przyczyn będzie wymieranie części społeczeństwa i część będzie migrowało. Minister edukacji Anna Zalewska przekonywała wczoraj w Sejmie, że proponowana reforma wraz z przygotowywaną nową podstawą programową są przede wszystkim nastawione na podnoszenie podstawowych kompetencji uczniów, m.in. w dziedzinie matematyki, języka polskiego, języków obcych i informatyki. Tam nie tylko nowoczesne podstawy, nie tylko czytanie, ale podstawy programowania i podstawy gry w szachy. Bo to właśnie ma wzmacniać matematykę, to też wyszło z badań, proszę Państwa, ale nikt nie zastanowił się, w jaki sposób można było to wgrać. Teraz wszystko to ma stać się codziennością polskiej szkoły i minister edukacji zapewnia, że są na to i pieniądze, i pomysły, i opracowane sposoby ich realizacji. W takie deklaracje nie wierzy Krystyna Szumilas z Platformy Obywatelskiej, która zarzuciła Annie Zalewskiej, że chce do polskiej szkoły wprowadzać rozwiązania, które od dawna w niej już funkcjonują. Otóż pani minister, nauka języka obcego w szkołach jest obowiązkowa od pierwszej klasy i jest obowiązek kontynuowania nauki tego języka. To już jest w systemie edukacji. Gimnazjaliści dzisiaj mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych, a pani odkrywa Amerykę i mówi, że to jest ta zmiana. Pani wciska ludziom pieniądze. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej oceniła, że rządowy projekt reformowania systemu oświaty jest pochopny, nieprzemyślany i pełen. Dlatego zwracam się do nauczycieli, rodziców, żeby przeciwstawili się tej reformie. I wzywam panią minister Zalewską i cały PiS, żeby wycofał tą reformę, a przynajmniej ją opóźnił o co najmniej rok. Tomasz Jaskóła z klubu Kukiz15 wnioskował o skierowanie propozycji rządu do komisji. Jednocześnie powiedział, że zmiany są potrzebne, ale w innych dziedzinach niż chce je wprowadzać rząd. To stara się temu obywatelowi ograniczyć jego prawa, co oczywiście pokazuje, że model państwa, w którym funkcjonujemy, jest absurdalny i to naprawdę nie jest sytuacja obecna. To znaczy te relacje i to jest w systemie podatkowym, to jest w systemie emerytalnym, w systemie zdrowotnym również. Wszędzie jesteśmy
podkreślała, że wbrew zarzutom opozycji projekt jest pozytywnie oceniony przez ekspertów i wprowadzany we właściwym tempie. Rok 2017 to pierwszy krok w tej reformie. To będzie pierwsza klasa, która nie będzie pierwszej klasy gimnazjum, pozostaną te dzieci w szkole podstawowej. Czyli jest to ewidentne, jest to ewolucyjna zmiana. W 2023 roku odbędą się pierwsze matury w nowym systemie, a więc wdrażanie zmiany będzie trwało 6 lat. Gdzie to jest koszty? To, co jest ważne, tworzymy wspólny system uczenia i wychowania. Dlatego wzmacniamy szkoły podstawowe. Według zapowiedzi minister edukacji dzisiaj mogą być opublikowane podstawy programowe, które będą obowiązywać w zreformowanej przez Prawo i Sprawiedliwość w szkole. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Sześciu górników nadal jest poszukiwanych należącej do KGHM kompanii Nudna Polkowicewa. W jego wtorek wieczorem doszło do silnego wstrząsu. W rezultacie wstrząsu dwóch górników poniosło śmierć. Włączyliśmy się z Jolantą Piątek, rzeczniczką prasową KGHM Polska Miedź. Dzień dobry, witamy. W zarządzaniu na przykład przedsiębiorstwami niż przedsiębiorca zarządzając swoim nie jest tego w stanie zrobić, dopóki nie będzie w stanie zrobić, jest kwestionuje prawo funkcjonowania w tym modelu, o którym rozmawiamy. To, co jest dużym zagrożeniem, to to, że dziś na 5 milionów to w około 350 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam, podejmuje pracę, ale to wynika z tego, że dosyć dużą wartością emerytury dysponują po przejściu na emeryturę emeryci, czyli dosyć dużym udziałem ostatnich zarobków. To jest 60-70%, czasami to wszystko zależy od średnio 2/3, tak, 2/3 wartości, ale to będzie się pogarszało, dlatego że wartość przyszłej emerytury z uwagi na wydłużanie się okresu życia, wydłużanie się okresu, na którym będziemy funkcjonować na emeryturze, spowoduje, że nasze emerytury w przyszłości będą żyć w jednej trzeciej stopni. I w nocach właśnie, przepraszam za wchodzenie, emeryt będzie zarabiał mniej, a jeszcze ciężej będzie sobie podwyższyć swoje świadczenie i ewentualnie teraz pytanie, co wyluje? To znaczy, świadczenie, mówiąc o tym, że jestem całkowicie przeciwny temu systemowi emerytalnemu, uważam, że powinniśmy się mocno zastanowić, czy w ogóle go kontynuować i czy w ogóle emeryt powinien być. No, pytanie, czy w ogóle powinien być, czy nie powinna być prostej jakiejś podstawy emerytury obywatelskiej, a każdy z nas powinien troszeczkę budować większą odpowiedzialność w formie podania. Z jednej strony oszczędzania, z drugiej strony niedowolenia idea emerytów, bardziej na solidaryzmie społecznym, ale z tym solidaryzmem, właśnie to jest problem, znaczy jak ja widzę takie słowa, solidaryzm społeczny, to nie wiem, co jest tym społeczeństwem, co jest tym solidaryzmem, wszyscy się składamy na państwo, w taki czy w inny sposób. No tak, ale to jest na społeczeństwo. To jest pytanie tak naprawdę, co my budujemy. To jest tak jak społeczna gospodarka rynkowa, czy ona jest społeczna, czy gospodarką, czyli w ogóle jest rynkowa, tak? Więc nie wchodzi się w te słowa, to są słowa takie magiczne, z którymi my jesteśmy karmieni przez ileś ostatnich lat, tylko po to, żeby pod nimi ukrywać różnego rodzaju zachowania patologiczne, które pozwalają władze wkraczać coraz głębiej w sięgać do twojego portfela. Ale sytuacja, która jest niebezpieczna, to ta właśnie, że jak będziemy zarabiać o wiele, czy dostawać emeryturę o wiele mniejsze niż obecnie, co spowoduje, że nie będzie nam bardzo często starczało na w pełne zaspokojenie potrzeb socjalnych i takich życiowych, co spowoduje oczywiście, że będzie chęć dorabiania, bo tu się ujawni szara strefa, czarna strefa, czy de facto szukanie środków na to, żeby zaspokoić swoje potrzeby, albo pójdziemy w mechanizm stylu różnego rodzaju zasiłków dodatkowych, czyli dalej będziemy odciążać z budżetu państwa z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, żeby w ogóle wypłacać, no bo nie będzie pieniędzy, albo będzie mechanizm, w którym poza FUS-em będą wypłaty socjalne, no bo trzeba będzie tym emerytom w stanie, w którym oni nie zaspokają swoich potrzeb, to dawać zasiłki. Co oczywiście dzisiaj może ktoś powie, jest absurdalne i to się nie zdarzy, ale ja powiem w ten sposób. Jeżeli struktura społeczeństwa się zmieni, ja się zmieni, czyli społeczeństwo się zastanie, że jest emerytów będzie coraz więcej, to znaczy ich siła głosu w relacji do pracujących w procesach wyborczych będzie wyższa. I mieliśmy kiedyś partię emerytów i rencistów i w ciągu 10 lat będziemy mieli partię emerytów i rencistów z ogromnym roszczeniem do praw związanych ze świadczeniami uzupełniającymi. I co jest niebezpieczne, znowu to jest niestabilność systemu, bo dzisiaj dochodzi do głosu jakiś pomysł, czy jakaś opcja, która mówi zabroni. Za chwilkę będziemy mieli dyskusję odwrotną. I tak naprawdę z punktu widzenia funkcjonowania państwa i bezpieczeństwa finansów publicznych nie ma stabilnego systemu, który by działał dłużej w jednym modelu niż 5 do 10
10 lat. To jest naprawdę jakaś patologia i jakieś uwiązanie, kiedy każdy następny przychodzący twierdzi, że on ma lepsze rozwiązanie. On nie diagnozuje, on nie rozumie problemu, tylko zakłada, że środkiem realizacji jesteśmy w stanie załatwić wszystko. Celu żadnego w tym nie ma. Ja nie wiem, co dzięki temu rząd chce osiągnąć, bo tego mi się nie artykułuje. A jeszcze, tak jak powiedzieliśmy na samym początku, jest informacja, że tak naprawdę to jest gra wewnątrz, ale naprawdę to większość posłów Prawa i Sprawiedliwości to bierze emeryturę, bierze dodatkowo pensję sejmową i tak naprawdę to mogło być uderzyć w nich. To znaczy, to jest już w ogóle absurdalna logika, bo jeżeli opierać będziemy decyzję o państwie, o przyszłości państwie na własnym indywidualnym interesie, to jest rzecz, która zdobywa się, tak zdaje się robią. Ale to jest rzecz, która tak naprawdę odwraca logikę, bo marzy mi się cały czas rzetelna analiza, rzetelne testowanie, pilotażowanie działań przed ich wprowadzaniem masowym. A u nas testujemy na całym społeczeństwie, może się uda, a jak się uda, to zobaczymy. Jak też jest wolna od podatku, testowana przez dwa dni całe. Ale oczywiście, ona jest to nawet nie testowana, maglowana przez dwa dni, a testowana to wszyscy dopiero odczujemy, kiedy okaże się, że ten system zafunkcjonuje i ten test będzie objawiał się właśnie rozwiązaniem na całym społeczeństwie. Co jest niebezpieczne, to właśnie cały czas pokazywanie pewnych fragmentów rozwiązań, czyli brak spojrzenia systemowego na emeryturę, brak spojrzenia systemowego całościowego na system podatkowy i łączenia tych elementów. I jeszcze pójdę głębiej. I to, co za chwilę, o czym pan rektor będzie rozmawiał, o systemie, o zmianie tych reform edukacji, przecież to wszystko są naczynia połączone. Jakich ludzi wprowadzamy na rynek pracy? Taką mamy wydajność gospodarki. Takie mamy możliwości płacenia podatków. Jaki system podatkowy? Takie mamy na przykład oszczędności. Jakie oszczędności mamy? Takie mamy roszczenia wobec systemu emerytalnego. Albo ktoś to zacznie rozumieć, albo będziemy udawać zarządzanie państwem, a od 27 lat i nawet wcześniej. Myślę, że to zwróci uwagę, że odnoszę wrażenie, że udajemy zarządzanie państwem. Jesteśmy mistrzami w zrywach, a nie w że możemy to robić, ale chciałbym, żebyśmy w stosunku do tego, co nas bezpośrednio dotyczy, przestali udawać. Możemy sobie oczywiście narzekać. To nie jest pewnie to, że narzekanie, bo to nie jest kwestia tego, że ja mam korzyść sobie, czy ktokolwiek kto w ten sposób mówi. Tylko jednoznaczne żądanie jako obywatel, który płaci podatki, a płacę podatki i to dosyć znaczne, żądam odpowiedzialności od każdego człowieka, który rości sobie prawo pójścia do władzy. Ludzie, zastanówcie się, jeżeli wstajecie rano i twierdzicie, że chcecie rządzić Polską i naszym państwem, to zastanówcie się, czy macie odpowiedzialność w tym zakresie. Jak nie macie, spójrzcie w lustro, to naprawdę jest bardzo dużo fajnych miejsc pracy, jeśli możecie się wykazywać. To jest piękny apel o samooczyszczenie. Niestety myślę, że szósta rano to jest na stanie o 14:00, dzień się zaczyna. Dla nich to jest idealna wtedy. No tak, trzeba się zrobić, jeśli narcyz zmroźni od 6 do 14 i potem wybucha emocjami. Trochę później pobudkę mają ci, którzy podejmują kluczowe decyzje w tym państwie, którzy walczą o noc. Bardzo panu dziękuję. Dr. Artur Bartoszewicz, który jest zarządzał, był państwa i moim gościem. Za chwilę informacje. Proszę zostać. Są napisane zupełnie inne rzeczy. Pierwsze śniadanie w toku. Wielkość Haka i przeciętność Tomka. Mark Twain pisał również powieści historyczne oraz rozprawy ekonomiczne. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. Reklama. Lekarze i położne. Pamiętasz swoje ostatnie noworoczne postanowienia? Zawsze biegać. Schomocy medycznej. Będę lepiej zarabiać. Dostanę awans. Nie będę siedzieć w pracy po godzinach. Niektóre postanowienia noworoczne. Ciągle proszę zrealizować. Projektu finansowanego przez Polski Lekarz Spraw Zagranicznych w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej. Rozmawiamy z nimi o wszystkich sprawach. Przed przedmiotem tego projektu, który Polska Misja Medyczna realizuje w tej chwili Birnie, Myanmar oraz Gdańska Koordynator Medyczny projektu z Polskiej Misji Medycznej zrealizowany na tym kraju. Birmy po raz pierwszy pracują w tym roku i skupiamy się na działaniach związanych z opieką pediatryczną i położniczą właśnie w Delcy i Rwady, która dosyć często jest dotykana katastrofami naturalnymi, zwłaszcza w sporze deszczowej. Współpracujemy z Dokoma Association of Stone International, skupiamy się na pomocy pediatrycznej i na współpracy z położnymi w Włoszech i w ośrodkach zdrowia z
związanych właśnie z dostępem Łachemy. W samej Łachemie w regionie jest 9 ośrodków, tak zwanych Rural Health Center, w którym z reguły pracują i pielęgniarki, i położne, i medical clinical officer, czyli taka osoba mniej więcej z średnim wykształceniem medycznym. Pod takimi ośrodkami są tak zwane staff center, w których pracuje tak naprawdę tylko położne. I one zajmują się przebywaniem w ciąży, one również udają się na wizyty domowe do wiosek, również często towarzyszy kobiece urodzącej w drodze do szpitala. A jak Państwo oceniacie poziom służby zdrowia podam obrony medycznej w tej części biznes, w której pracujecie, czyli Delphi Rawali? Podstawowa opieka zdrowotna jest dobrze zorganizowana. Natomiast na pewno brakuje warunków do pracy w samej szpitalnej Łachemy. Tak naprawdę jest dwóch lekarzy przedwiosek z wykształceniem medycznym, a pacjentów znacznie, znacznie więcej. Są tutaj między innymi wykształceni, natomiast jest za dużo pacjentów, a oni mają za mało czasu. Też zdarza się, że ten system może zbytnie być wystarczający, ale często już jest bardzo niewczesne. Czasami łatwiej zapisać chociażby położne w podstawowym sprzęcie, który jest nowy, który stanie pod lokacji, a na pewno będzie dłużej i efektywniej obsługiwał. Widzi Pani chęć współpracy w takich projektach ze strony Grupy Maśni? Widzi Pani chęć współpracy z uczelnia przez partnerów firmańskich w realizacji własnych projektów skierowanych na poprawę jakości ochrony zdrowia? Jest to prawda ogromnym wrażeniem społeczności lokalnej i społeczność medyczna, z którą współpracujemy, z nami działa. Jest ogromny zainteresowanie i chęć uczestniczenia w szkole. Dużo łatwiej dla nas jest to, że mamy tłumacza lokalnego, który jest wykształcony lokalnie. Wiele kwestii na tych punktach przyznamy, że bardzo dużo można się zajmować aktywnością. A Tajwańczycy chcą współpracować, chcą zażyć ze swojej strony w tym projekcie. Jak najbardziej, to jest Stowarzyszenie Łachemy Association, z którym się współpracować. Bardzo chcę pomóc swojej lokalnej społeczności. Często pomagają nam w załatwieniu dostępu do leków, do których wcześniej nie mieliśmy wiedzy, doskonale jak zdobyć choćby do immunoglobuliny. Pomagają w transporcie do Łachemy, czy w takich rzeczach, o których wcześniej nie myśleliśmy, tych logistycznych, są bardzo pracne. W Łachemie pracuje również Anna Siewik, położna, która dla mnie w części misji medycznej szkoli, wspiera, uczy, co pani robi. Nasze działania są podzielone na dwie części. Najpierw szkolimy, ale to nie jest tylko tak, że przekazujemy swoją wiedzę o turnie, ponieważ położne tutaj, jak i akuszerki, tradycyjne asystentki porodowe, takie kiedyś u nas dawne babki, przekazują się dość dużym poziomem wiedzy. W zależności od tego, jak długo się uczyły, różnym, ale nie można powiedzieć, że my ich tylko uczymy. My jak wydzielimy się doświadczeniami, wspieramy ich i pokazujemy nowe drogi dojścia do pewnych rzeczy i to jest najważniejsze, zaznaczamy. Staramy się nie tylko mówić, opowiadać, ale też rozmawiać, jakie są ich doświadczenia, czego im brakuje i w czym moglibyśmy im pomóc. A następnie jest wyczyn praktyczna po szkoleniu, pokazujemy różne scenariusze porodowe, w czym pomaga nam bardzo dobry tamten porodowy, nowoczesny, który pomaga im przećwiczyć sytuacji symulowanej, pewne sytuacje, jak sobie z nich poradzi, ponieważ będzie to dużo łatwiejsze, jeżeli spotkałem takie sytuacje w życiu. Pani działa tam i pracuje nie tylko w szpitalu w Łachemie, także w tych wiejskich ośrodkach zdrowia. Jak taki ośrodek wiejski, ośrodek zdrowia tu w firmie Fetchy Rawali wygląda? Widziałam do tej pory cztery takie ośrodki. One są bardzo różnie urządzone. Od takich dość dużych ośrodków, powierzchniowo dużych i dobrze zorganizowanych, do takich mniejszych budyneczków maleńkich, gdzie jest w zasadzie tylko stół, dwa takie drewniane łóżka i z nich przyjmuje położne. Większość jest też taki zarządzający tym miejscem, jest więcej położnych, jest pani odpowiedzialna za szczepienia. Są bardzo różnego typu, mają część sprzętu, ale są też braki w sprzęcie, ale nie w chęciach i umiejętnościach. Więc my pomagamy nabyć trochę wiedzy, ale też w ramach tej misji medycznej podpowiadamy te miejsca, żeby mogli wykorzystywać tę wiedzę, używając sprzętu, który dla nas jest po prostu oczywistością, a tutaj niekiedy są problemy z zakupem. To wynik wykluczone też zaśnienie w Lublinie, które w pozostałym obszarze może padać deszcz. Większe przejaśnienia tylko w Małopolsce i na Górnym Śląsku w ciągu dnia od 1 do 5 stopni na plusie. Na przykład ostatnią rzeczą, którą w zasadzie zakupujemy na prośbę tych osób, no bo to nie chodzi o to, żebyśmy kupili to, co nam się wydaje, że jest potrzebne. Po konsultacjach z naszym tłumaczem, lekarzem powiedział, że najbardziej potrzebne jest glukometry. Są potrzebne, ponieważ są one tylko w tych największych 9 ośrodkach.
a nie na tych malutkich ośrodkach, co mogłyby spowodować, że będzie wykrywana cukrzyca na przykład kobiet ciężarnych, co jest dość niebezpiecznym stanem. I udało nam się, jesteśmy w trakcie zamawiania 45 glukometrów. Pani współpracuje z miejscowymi położnymi. Co to za osoby, co to za ludzie, z jakim wykształceniem, jak się ubierają, jak się noszą, jacy to ludzie po prostu. Miejscowe położne są bardzo otwarte na wiedzę, bardzo ładnie się ubierają, od razu widać, że to położne, mają poważanie, ponieważ mają dużo większe uprawnienia niż polskie położne. W tych małych subcentrach działają prawie jak lekarz polecą, chodzą w pięknych czerwonych lądzi, czyli takich tradycyjnych sukienkach birmańskich, spódnicach z zasady birmańskich, na górze mają białą kluczkę, koszulę, są bardzo skrudne i wciąż noszą czepki. Wprawdzie tylko białe, nie tak jak kiedyś w Polsce z czerwonym paskiem, ale czepki często bardzo się zdarzają, są bardzo otwarte i chętne do współpracy. Nawiązała Pani jakieś takie bliższe kontakty właśnie z tymi położnymi, z ludźmi, z którymi przychodzi Pani tu pracować? Trochę jest to trudno, ponieważ ja się pojawiam tam w zasadzie trzy razy na sześć tygodni i jest bariera językowa, ale czasami czuć taką mentalną więź z tymi osobami, że dobrze się współpracuje, staram się im zawsze przez tłumacza podziękować za to, za ich wsparcie, bo bez nich na pewno wsparcia językowego i pomocy przy badaniach ciężarnych bym sobie nie dała rady, ponieważ językowa bariera jest dopiero. Z punktu widzenia europejskiej położnej, czy Pani potrzeba kontynuowania tego projektu skierowanego właśnie na służbę zdrowia, na ochronę medyczną kobiet ciężarnych, dzieci i zawodów? Myślę, że tak, że tu jest pracy jeszcze na kilka dobrych lat z powodu różnicy w pojęciu dezynfekcji, higieny, a to są takie podstawowe rzeczy, żeby nie przekazywać zakażeń, żeby rodziny miały szansę na lepsze życie, bo to, co my robimy w służbie zdrowia, przekłada się ewidentnie na dalsze życie kobiet i dzieci, jeżeli dbamy o podstaw, o higienę. Powiedzmy coś o motywacjach ludzi, którzy pracują na rzecz polskiej misji medycznej, którzy przyjeżdżają do takich krajów z punktu widzenia polskiego, bardzo egzotycznych jak Birma, by tutaj wspierać służbę zdrowia, ochronę medyczną w tym kraju. Ewa Pytarska. Dla mnie ogromną wartością są właśnie ludzie, którzy tworzą ten projekt. To są ludzie, dla których pracujemy i ci ludzie właśnie, którzy wyjeżdżają. Ja cały czas jestem pod wrażeniem i ogromnie wzruszona tym, że jest tyle osób z wykształceniem medycznym, które często mają własne rodziny, małe dzieci, pracują w kilku ośrodkach zdrowia i są w stanie tak zorganizować sobie życie i ten czas, żeby móc pojechać na 4 tygodnie czy dłużej. To naprawdę nie jest łatwe zostawić chociażby rodzinę, czy nie zarabiać przez miesiąc, jeżeli te zarobki, zwłaszcza w różnych służbie zdrowia w Polsce, nie są zbyt wysokie. Siłą napędową tych projektów to są ludzie. Gdy ludzie tworzą misję, to jest działanie, to jest wzajemna relacja między ludźmi, którzy są beneficjentami, są odbiorcami tej pomocy i tymi, którzy ją dają. Dla mnie to jest niesamowity przykład, jak można dobrze spożytkować czas i takich chęci, że my też chcemy pomagać i chcemy się podzielić. A jak z punktu widzenia polskiego, jak z punktu widzenia Polski wygląda właśnie sytuacja tutaj ludzi medycyny, ludzi związanych ze służbą zdrowia, Anna Szydlicz? Tutaj jest zdecydowanie inaczej, chociaż są bardzo poważani ludzie z kręgu medycyny. Jest wiele osób, które nawet kończą studia medyczne, a nie pracując w tym, dalej są traktowani z wielkim szacunkiem ze względu na tytuł jako doktor medycyny czy też weterynarii. To bardzo daje duże poważanie w tym kraju, ale z naszego punktu widzenia wciąż mają dużo trudniejsze warunki pracy. I to jest bardzo miłe, że my, Polacy, którym tak naprawdę się udało, bardzo wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że żyjemy w wysoce rozwiniętej Europie, że nam się po prostu bardzo udało i mimo wielu niedogodności pracujemy w dobrych warunkach, że możemy przyjechać tutaj i pomóc ludziom, żeby dążyli do tego, co my już od dawna mamy i żeby mogli zmienić swoją sytuację i swoje życie. A sądzi Pani, że my w Polsce zbyt rzadko mamy świadomość tego, że świat nie wygląda tak naprawdę tak, jak wygląda Europa, że świat nie żyje na takim poziomie, jak żyje Europa? Myślę, że czasami tak. Wielu ludzi sobie nie zdaje sprawy z tego, na jakim poziomie może być medycyna gdzie indziej i jakimi rzeczami my się zajmujemy, zwanymi problemami pierwszego świata, jakie mamy czasami wydumane problemy, a jakie są prawdziwe, rzeczywiste problemy dnia codziennego. Nawet nie wyżyć lepiej, tylko żeby przeżyć. Szefową polskiej misji medycznej Ewą Piekarską położną Anną Siednik w rozmowie w rangu nie Krzysztof Warenik. Jest pół do siódmej. W krótkim okresie czasu przy minimalnym wzroście kadryną w trakcie przyrodzenia.
Katarzyna Okuńska, zapraszam. Trwa akcja ratunkowa w kopalni Miedzi Rudna w Polkowicach. W wyniku wstrząsu, do którego doszło wczoraj wieczorem, zginęło 2 górników, a 6 jest jeszcze pod ziemią. Do wstrząsów doszło wczoraj po 21. Rzeczniczka KGHM Polska Miedź Jolanta Piątek powiedziała, że akcja prowadzona jest na długą skalę. Akcja ratownicza trwa. Od ziemia odwiedzi jeszcze 6 górników. Próbujemy zanim dotrzeć. 9 pacjentów ratowników się może zmienić różnicą, bo oni też się wymieniają, bo to jest jednak bardzo karkołomne zadanie. Po 5 osób jest w zasadzie. Rzeczniczka podkreśliła, że poszukiwania odbywają się w trudnych warunkach na dużym obszarze. Na razie nie udało się nawiązać kontaktu z zasypanymi. W czasie wstrząsu w jego zasięgu było około 30 osób. 20 doznało obrażeń, w większości lekki. 3 osoby trafiły do szpitala, jednak w życiu nie zagraża niebezpieczeństwa. Dziś drugi dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie mają między innymi zagłosować nad wnioskami opozycji, która chce odrzucenia w pierwszym czytaniu projektu reformy edukacji. Pierwsze czytanie projektu ustawy w tej sprawie odbyło się wczoraj. Zakłada on między innymi likwidację gimnazjów, powrót 8-letnich szkół podstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników. Zmiany mają wejść w życie od 1 września przyszłego roku. Niewykluczone też, że odbędzie się trzecie czytanie projektu ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Później wieczorem posłowie zajmą się poprawkami Senatu do ustawy o podatku VAT. Niemiecki kontrwywiad wykrył w swoich szeregach pracownika podejrzanego o działanie na rzecz radykalnych islamistów. Media podają, że mężczyzna miał nawet planować zamach na siedzibę kontrwywiadu. Dziennikarze telewizji NDR, WDR i gazety Süddeutsche Zeitung ustalili, że zatrzymany to 51-letni mężczyzna urodzony w Hiszpanii, który niedawno przyjął niemieckie obywatelstwo. 2 lata temu przeszedł na islam. W kwietniu został zatrudniony przez Federalny Urząd Ochrony Konstytucji, czyli niemiecki kontrwywiad. Piloci Lufthansa kontynuują protest. Z powodu strajku dziś znowu trzeba było odwołać setki lotów. Tymczasem inni pracownicy linii tracą cierpliwość do protestu prowadzonego przez pilotów. Rozpoczęty wczoraj po zaledwie dwudniowej przerwie strajk pilotów jest już 15 w ciągu 2 lat. Tylko w listopadzie z powodu protestów Lufthansa musiała odwołać 4,5 tysiąca lotów. Fala strajków pilotów zaczyna wywoływać niezadowolenie pozostałych pracowników Lufthansa. Rada pracownicza firmy ostrzegła, że konflikt zagraża istnieniu przedsiębiorstwa i może doprowadzić do redukcji zatrudnienia. Rada wezwała nawet do manifestacji przeciwko działaniom Związku Zawodowego Pilotów. Każdy dzień strajku kosztuje Lufthansa miliony euro. Tylko dziś z rozkładu wykreślono ponad 800 połączeń, zarówno na krótkich, jak i długich trasach. Piloci Lufthansa domagają się podwyżek. Wojciech Szymański, Polskie Radio. Pani minister edukacji narodowej Anna Zalewska powiedziała w swoim wystąpieniu, że dzięki reformie oświatowej przybędzie kilka tysięcy etatów nauczycielskich. Powiedziała, że będzie się tak działo, że zostanie się tak w kilku etapach i że ci wszyscy, którzy mają wątpliwości w różnych sprawach, w różnych punktach dotyczących tej reformy, po prostu się mylą. Myślę, że pani minister ze wszystkimi argumentami chciała się zmierzyć. Pytanie, jaka była jakość tego pojedynku, czy przekonała przeciwników reformy. Zacznijmy może od fizyki, nie ma osobno matematyki, nie ma osobno przyrody, że można powiedzenie, skupienie się na nauczycielach i powiedzenie, że nie stracą oni pracy, a wręcz będzie to dodatkowe miejsca pracy, miało być ukłonem w kierunku środowiska nauczycielskiego. Natomiast jest niemal pewne, że te zapowiedzi nie przekonają do środowiska polskiego jako tego głównego ośrodka, który dzisiaj walczy z reformą edukacji w wydaniu pani minister Zalewskiej. A z obecnego czasu zadać pytanie takie systemowe, czy faktycznie reforma edukacji powinna spazować się
tylko i wyłącznie nauczyciela, bo pamiętajmy, że nauczyciel to nie jest jedyna grupa społeczna, która jest zainteresowana edukacją. Oczywiście oni także są ważni, bo oni są ważni, ale jeżeli nie spotkają do tego, żeby wrócić, ale trzeba pamiętać, że to przede wszystkim ma być dla uczniów, to ma być dla rodziców, to ma być dla całego społeczeństwa. I jeżeli mamy mówić o nauczycielach, a faktycznie powinniśmy o nich mówić, to lepiej nie mówić, bo nie będą mieli miejsca pracy, czy nie będą mieli miejsca pracy. To oczywiście jest ważne. Ale mówmy o nauczycielach, o tym, jak zmienić system kształcenia nauczycieli, jak przygotować do szkolenia nauczycieli, bo to od tego, jak nasi nauczyciele będą wykształceni, będą przygotowani do sprawowania tego zawodu, będzie zależało powodzenia jakiejkolwiek reformy. Nie zależy od tego, czy oceniamy kwestię zdrowia gimnazjów dobrze czy źle. Jakakolwiek reforma się nie powiedzie, jeżeli nie radykalnie zmienimy sposobu kształcenia nauczycieli, którzy dzisiaj nie są przygotowani. Dodajmy, że przed Sejmem jest demonstracja, pieta organizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Nie pierwsza, była też, były też dwie duże manifestacje, była też u siebie pikieta pod Sejmem. Czy reforma spowoduje dalsze wzburzenie środowiska, czy pomału, jak to często bywało, jeśli chodzi o nauczycielskie protesty? Wszyscy przełkną tę pigułkę, będą czekać na to, co się stanie. Na pewno jest tak, że Filip Konopczyński w pierwszej fazie, mając już niemal rok, protestów przeciwko planom reformy, czy może inaczej, kolejnym elementem tej reformy, które społeczeństwo i także nauczyciele poznają. Pierwszą reakcją już było niedowierzanie. Teraz mamy miejsce, teraz widzimy opór. Następnym etapem pewnie będzie jakaś forma radzenia sobie z sytuacji już w takim sposób. Pan Mario opisuje fazę żałoby, to znaczy tutaj myślę, że rząd i pani minister Zalewska pokazali, może bardziej rząd nawet minister Zalewska, pokazali bardzo duży poziom determinacji. Faktycznie jest to spełnianie jednej z obietnic, które pojawiały się podczas kampanii wyborczej, więc tutaj na pewno na pewnym poziomie taka legitymacja demokratyczna istnieje. No i już pojawia się kluczowe pytanie, czy to jest dobra reforma. I tutaj słusznie mój przedmówca zwrócił uwagę, że jest kilka takich bezpośrednich interesariuszy, którzy jednak stanowią ten ekosystem szkolny. To może proponuję w takim razie zacząć od początku. Na czym ma polegać zmiana według projektu ustaw obu i czy zmiana strukturalna jest rzeczywiście tą najważniejszą sprawą? Zmiana polega na powrocie do modelu szkoły PRL-owskiej, znaczy odejście od tej tradycji, czy w czasach II Rzeczypospolitej, czy prowadzono to po tej tak zwanej reformie handlowej, której założeniem była właśnie trzystopniowość edukacji. Wiele krytyki skupiło się właśnie na elemencie dzielenia tych etapów edukacyjnych. To jest istotne, ale nie najważniejsze. Wydaje mi się, że to, co jednak jest moim zdaniem największą wadą tego wariantu reformy, to nie jest już to po prostu to, że nazywane są na przykład pieniądze zainwestowanych w budowę szkół, czy przyuczenie nauczycieli do pracy z nazwiskami, no bo to po prostu z perspektywy państwa polskiego to były pieniądze wyrzucone w błoto, w tym sensie, że no jakby nic z tego nie będzie, tak? Wykształciliśmy kilkaset tysięcy ludzi do pracy, przygotowaliśmy programy, wydano masę pieniędzy na poziomie rządowym, samorządowym, ale także prywatnym na budowę infrastruktury. No i nagle się okazało, że to wszystko jest mamatem. To mamy jeden element, ale to, co my zajmiemy się, to niestety tutaj nie usłyszałem już pani minister niczego, co byłoby nawet odniesienie do tego problemu. To jest skrócenie okresu, w którym polski uczeń, czyli młody obywatel, jest przedmiotem powszechnej edukacji. To znaczy ten okres, kiedy państwo każdemu Polakowi, biednemu, zamożnemu, bardziej zdolnemu, niezdolnemu oferuje ten sam program i daje równe szanse. Tak zwaną wiedzę ogólną, podstawę, która potem ma decydować o możliwościach dalszego kształcenia, rozwoju, pracy, zawodu, kariery i tak dalej. Tutaj mamy skrócenie tego o rok. Myślę, że ten argument nie był wystarczająco mocno podnoszony, no bo to nie jest tak mówiła, to policja.
może. Mamy w tej chwili 6 podstawów. Pamiętasz swoje ostatnie noworoczne postanowienia? Zacznę biegać. Razem? Będę lepiej zarabiać. Dostanę awans. Nie będę siedzieć w pracy po godzinach. Będziemy mieć. Niektóre postanowienia noworoczne ciągle możesz zrealizować. Wejdź na Golden Light Air. Gdzie pan raz wypadł? To nie chodzi o rok kursu edukacji w ogóle. Chodziło mi o to, że zamiast 9 lat, które dzieci spędzają razem, czy to zamożne, czy późniejsze, czy zdanie się czy mniej zdolne, bo jednak był ten przynajmniej nie zawsze przestrzegany niestety obowiązek organizacji. No teraz to będzie 8 lat, czyli rok wcześniej, jeżeli liczymy edukację szkolną, dzieci będą musiały podejmować decyzję o specjalizacji, która odbije się nareszcie ich życia. Czas Polanki jest bardzo zniuansowany i pewnie zabrakło tej całej debaty i kilku godzin wyjaśnić te wszystkie niuanse. Ja bym zwrócił uwagę na inny element, bo to jest taki element szerszy, nie dotyczący tylko i wyłącznie edukacji. Dotyczy pewnego zaufania do państwa i jego ciągłości. Reforma Michałowskiego wprowadzona w roku 1999, która wprowadzała w życie ten przysłowiowy podział szkolnym i wprowadziła gimnazja, była nieprzygotowana i faktycznie pierwsze lata tego gimnazjum były złe. Natomiast wysiłkiem polskiego państwa przez kilkanaście lat pracy z podstawami programowymi mieszkańców nauczycieli, z podwaniem infrastruktury, udało się ten model doprowadzić do takiego stanu, który był zamierzony w momencie reformy na przełomie 21 roku. Kiedy doszło do tego momentu, kiedy ten system zaczął już jako tako działać całkiem nieźle, do tego teraz wywracamy i to z perspektywy takiej ciągłości państwa jest czymś bardzo negatywnym, dlatego że ten sam grzech, który popełnił minister Hanecko, popełniamy również teraz, to znaczy wówczas programy szkolenia były nieprzygotowane. Dzisiaj także programy szkolenia są nieprzygotowane. To nie wynika z tego, że eksperci ministerstwa są nieprzygotowani, czy nie mają wystarczającej wiedzy. Po prostu nie da tego zrobić w ciągu kilku miesięcy. Pamiętajmy, że jeżeli ustawa wejdzie w życie, ona będzie przegłosowana w ciągu kilku dni, tak, no bo dzisiaj było pierwsze czytanie. W takim czasowym tempie możemy sobie wyobrazić, że mamy czytania w Sejmie, Senat, może tych poprawki, gdzie do Sejmu prezydent dopisze. To jest grudzień. Staje nam de facto 8-9 miesięcy do rozpoczęcia roku. Ja wiem, że ta zmiana w pełni w roku 2019, ale to jednak jest bardzo niewiele czasu, chyba że dzieci już pójdą z tej nowej, siódmej, ósmej klasy i jeżeli udało by się, bo w to, że ten format da się odwrócić, to jakby niespecjalnie wierzę, ale jeżeli udało się przez pana ministerstwo, na etapie prac w parlamencie, aby tę reformę powstrzymać o rok, o dwa, tak powiem, to co dodamy tu, to wydaje mi się, że to byłby dobre wyjście z tej sytuacji, która wierzy pan, że tam możliwe, to miałby pan zrobić platform. No właśnie, to nie, oni się to nie jest kwestia wiary, nie zajmuje się kwestią wiary, tylko patrząc systemowo, bo nie jestem politykiem, staram się patrzeć na polityki publiczne okiem osoby, która napisała doktora do profesji edukacyjnej, że myśli tą tematyką. Wydaje mi się, że jednak taki namysł spokojny dałby lepsze efekty niż takie szybkie wprowadzenie polityczne, bo znowu, ja rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość nie powołuje się do woli wyborców, więc to jest likwidacja gminy. Spojrzeli sobie na nie tak to uczciwo, na wszystkich do społeczna, na tym, na rodziców dzieci, które dzisiaj są w szkole, to tamte wyniki niekoniecznie już byłoby tak niekorzystne dla gimnazjów. Pamiętajmy, że jest duży opór ze strony środowisk katolickich, które jednak zainwestowały w gimnazja wiele środków w ostatnich latach. To też jest kojarzone z rzeczą Prawa i Sprawiedliwości. Więc gdyby zrobić takie położone badania, to przez gminę Prawa i Sprawiedliwości może niekoniecznie opłaca się tak szybko te gimnazja wygaszać, że dlatego słowa wygaszanie nie lubię wody, żeby polskim słyszeniem funkcjonuje. Pokazują, że nastąpił znaczny spadek poparcia dla idei likwidacji gimnazjum przez ten czas, kiedy rozmawiano o reformie. I pewnie nie dlatego nawet, że rozmawiano w sposób niedobry, czy rozmawiano słabo, tylko sama niepewność spowodowała, że obywatele pomyśleli sobie, o nie, te zmiany są zbyt głębokie, może lepiej poczekać. Dokładnie mamy powtórkę z zeszłego roku z sytuacji z sześciolatkami. To znaczy wówczas również zmiany są wprowadzone. Bardzo szybko rodzice mieli na decyzję. Kilka tygodni, tak naprawdę ta decyzja była dużo mniej sztuczna, dlatego że jeżeli rodzice przypomnieli i powiedzieli sobie, czy dziecko ma zostać w pierwszej klasie, czy ma pójść do drugiej, ale jeżeli większość rodziców w klasie zdecydowała się, że dziecko zostało w pierwszej klasie, to dla tych dwóch, trzech czy czterech dzieci nie stworzyło się oddzielnego oddziału, czyli de facto były zmuszone do podporządkowania się w wodzie większości. Więc
Tak, no właśnie, nie wiadomo, jak to zareaguje. Nie było nieprzygodne, bo to będzie szybko, ale z tym się odpala, myślę, że to też jest niezbyt przemyślany błąd, który się będzie za nami ciągnął, dlatego że ja absolutnie rozumiem cel w postaci wydłużenia kształcenia liceum. To liceum świetnie się niezwykle sprawdziło, można było modyfikować je poprzez zmianę programu kształcenia, można je było wydłużyć do 4 lat, ale gdybyśmy mieli taki model zaznaczany i edukację w wieku 6 lat, mamy 6 lat podstawówki od 6 lat, potem 3 lata gimnazjum, 3 lata liceum, mielibyśmy 13 lat kształcenia, o rok dłużej, wtedy mielibyśmy te 9 lat, o których mówimy, tego kształcenia podstawowego przed przejściem do tego profilowanego liceum, a jednocześnie kończylibyśmy w wieku 19 lat, tak jak obecnie, więc ta jedna zmiana przeciwlatkami, ona pociągnęła za sobą całą lawinę, którą dzisiaj trudno powstrzymać. Teraz mamy ogromną reformę struktury, która ma na celu zmianę liceum, ale jednocześnie rozwala kilka innych kroków tej układanki. Wyjaśnienia, jak to jest z tymi bankami.
ale tutaj kiedy prywatyzowaliśmy, problemem może być to, że ci nauczyciele, tych 140 tysięcy nauczycieli, którzy byli w gimnazjach, zakładając nawet, jeżeli chodzi o prasę codzienną, to dziennik Gazeta Prawna pracę, co dzisiaj wiemy, że nie jest prawdą, no bo wraz z wejściem wcześniejszego wieku emerytalnego być może przyjdzie właściwie nie ma jednej wizji w rządzie odnośnie reformy służby zdrowia, bo wicepremier Mateusz Morawiecki pisze do ministra Radziwiłła, że jednak prywatna służba zdrowia nie powinna być zachęcana do inwestowania na rzecz polskiego rynku ochrony zdrowia, a minister Radziwiłł raczej widzi to trochę inaczej. Prywatne szpitale, prywatną opiekę zdrowotną chce zdobyć na trochę boczny tor. Nie będą one miały bowiem szans starczyć z publicznymi placówkami o pieniądze z kontraktów z NFZ. To właśnie do nowo powołanej sieci automatycznie i pozakonkursowo trafiać będzie co najmniej 80% środków z funduszu na leczenie szpitalne. Znowu dwugłos w rządzie, o tym dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. W dzienniku również ogólce na innowacyjność, która zresztą trochę się zmieni po nowym roku, bo przyjęta została wprowadzona nowa ustawa o innowacyjności, ale pewne błędy czy pewne wątpliwości z tej ustawy o tej zmianie nie znikną. No i teraz ulga niby jest, tylko po prostu nie wiadomo, kiedy z niej skorzystać. Są znowu różne interpretacje. Skarbówka widzi to inaczej. Ale to nie jest do końca inaczej. Wina. To jest wina to systemu. Ministerstwo ten system finansów, tak naprawdę sprawia, że kolejny do powodu idą raczej ci najgorsi, ci, którzy się nie dostaną na lepiej płatne stanowisko. Oczywiście te zarobki już nauczyciele wzrosły. Gazeta Wyborcza dzisiaj 2012, w tej pierwszej, w czasów pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej. Na to, żeby emeryci nie mogli dorabiać, właściwie żeby może trochę mogli, ale tak nie do końca. Znaczy mają już limity. Emeryci już nie dorobią.